Także YouTube, witajcie, ja jestem Wodwidzie, to jest kolejny materiał na moim kanale i dzisiaj po raz kolejny seria Powrót na Tron, czyli kariera Sampdorio Genoa, w której to będziemy dążyli do tego, aby klub Sampdoria stał się jednym z najlepszych na świecie. No mam nadzieję, że to nam się uda, bo patrząc na razie na nasze transfery i ogólnie na nasz klub, nie wygląda to zbyt kolorowo. Zresztą tak się zastanawiam nad tym Rafaelem Leao, właśnie ten Rafael Leao, bo on może grać kilka pozycji i zostało nam kilka dni do przeanalizowania tego zawodnika. Ale ogólnie też się zastanawiam, czy nie wyszukać by zawodników poprzez ogólnie szukanie w klubach Serie A i w szczególności Włochów, dlatego oczywiście damy sobie kraj Włochy, to będzie gdzieś na końcu. Zobaczmy sobie kraj Włochy, Liga Serie A, no i to będzie wszystko. I oprócz tego narodowość region to będzie Włoch. Wyszukajmy sobie takiego oto zawodnika, może akurat wyszukamy jakiegoś super gwiazdora, także wyszukajmy. Po prostu wyszukajmy. Acerbi, oceniony na 83, wartość 23 miliony, no nie stać nas na niego niestety. Andrea Adorante, no napastnika na razie nie potrzebujemy, ponieważ napad mamy w miarę obsadzony. Armini, dodamy sobie go do listy życzeń, bo z tego co kojarzę jest on nawet zawodnikiem obiecującym, dlatego też sobie tego zawodnika przeskautujemy. No Nicolo Barella to też może być super zawodnik, dlatego niech nasz scout na razie sobie go przeanalizuje. Andrea Belotti 28 milionów, to troszeczkę za dużo jak na nasz klub. No niestety, na razie musimy szukać zawodników troszkę tańszych, żebyśmy mogli przeprowadzić więcej transferów. Oprócz tego Davide Calabria może być spoko opcją, dlatego go dodamy sobie do listy życzeń, aczkolwiek bocznych obrońców aż tak nie potrzebujemy. Mattia Caldara, tych dwóch zawodników no kojarzymy z kariery AC Milanem, również z serii Powrotu na Tron. Najlepiej jakbyś jakiś środkowy pomocnik się tutaj trafił. No ten Nicolo Barella wygląda dosyć ciekawie. Andrea Conti również to może nie być najgorsza opcja, dlatego przeanalizujmy sobie tego zawodnika. Niech nasz scout sobie go przeanalizuje. No i oprócz tego też ten Nemanja Mitrović, którego będziemy mieli niedługo wyskautowanego. No Gigi Donnarumma, wartość 93,5 miliona euro. Nie jesteś nas na niego, aczkolwiek chciałbym go mieć w swoim zespole. No to nie będzie taka łatwa kariera jak rok temu. To nie będzie taka kariera, w której to mamy podstawowy klub, który już jest w miarę zbudowany. To ma być kolektyw, który to my mamy zbudować. Roberto Insigne, to może byłby nie najgorszy transfer pod względem wizerunkowym, ponieważ ten zawodnik ma nazwisko. No i oczywiście to nazwisko by się przydało do naszego zespołu. Kevin Lasagna, 27 lat, ale napastnika nie potrzebujemy. No i nie wygląda to zbyt ciekawie. Jeszcze mamy Daniela Maldiniego, SPO. No to będzie zawodnik dosyć ciekawy, ponieważ no duży talent, aczkolwiek dla naszego zespołu za bardzo nieprzydatny, ponieważ aż tak środkowego pomocnika ofensywnego nie potrzebujemy. Gdyby to był pomocnik defensywny i troszeczkę lepszy, to byśmy oczywiście inaczej patrzyli na tego gracza, a tak no to oczywiście tylko i wyłącznie opcja rezerwowa. No i nie wygląda to zbyt ciekawie. Zobaczcie, to są wszystkie opcje, jeżeli chodzi o Włochów Serie A, więc nie ma ich zbyt dużo. A przeanalizujmy sobie może jakiś kraj słowiański, jakby najlepiej by było na przykład kogoś z Chorwacji, narodowość regionu Chorwacja. I zobaczmy sobie chociażby Mislav Orsic, to może być ciekawa opcja. Mislav Orsic, 27 lat. Niech nasz scout go sobie przeanalizuje, pozostało 9 dni, no i to wszystko, jeżeli chodzi o transfery. Ja wiem, że ten Mojica może nie być najbardziej realistycznym transferem, ale myślę, że to może być również bardzo fajna opcja, ponieważ no, ten zawodnik jest mimo wszystko całkiem ciekawy, ponieważ Mojica tak naprawdę gra w Serie A, jest na wypożyczeniu, w związku z czym możemy go sobie sprowadzić do zespołu. No i dzięki temu nasi zawodnicy będą czuli się lepiej, ponieważ będą to wzmocnienia na kluczowe pozycje. Mamy już kondycję, dlatego też kondycja no troszeczkę nam ucieka przez ten trening. Teraz znowu będzie trening i potem przez parę dni damy im odpoczynek. Końcowy raport skauta Nemanja Mitrović, 67 oceny ogólnej. No i ten zawodnik jest warty milion, dlatego myślę, że po niego się udamy prędzej czy później. Lagumina, dostajemy ofertę, ale ja nie jestem zainteresowany na razie jego sprzedażą, chociaż z drugiej strony 24 lata, 2,5 miliona, to może przenegocjujemy to sobie, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej, ponieważ jakby dali nam 3 miliony, to było już w ogóle wspaniale. A tak no to ten zapłonnik, więc zobaczmy może wymiana piłkarzy.
skrzydłowi, jakich mają skrzydłowy. Victor Fischer, Darami, Mohamed Darami, 2,5 miliona euro. To by była ciekawa wymiana. Złóż ofertę. Zobaczmy. Aha. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o... Aha, bo ja nie usunąłem tam tej kwoty. Kurde, jestem dzbanem. Ale jestem dzbanem, nie usunąłem tej oferty i przez to ten transfer nam się wywalił, a to by była ciekawa opcja. Chcę tylko zaznaczyć, że bardzo jestem z odstępów, jakie poczyni Fabio Quagliarella, chyba że jest już gotowy, żeby spróbować swoich sił jako ofensywny pomocnik, tak jak rozmawialiśmy. Jego profil fizyczny i techniczny uległ poprawie na tyle, że mógł się sprawdzić na tej pozycji. No więc bardzo fajnie, że Fabio Quagliarella może grać na tych pozycjach, więc zróbmy sobie trening. Okej, okay, więc trening już zrobiony, teraz będziemy zaraz kolejny trening. Chociaż wiecie co? Wiecie co? Tak się zastanawiam. Fabio Quagliarella jest na razie niezadowolony i to tak dosyć bardzo sfrustrowany, można wręcz powiedzieć. Ale spokojnie, powolutku tutaj będzie się powoli budował taki skład. Chociaż wiecie co? Tego Adriana Silva na razie nie będę ruszał, bo to jest zawodnik dosyć ważny, wiecie co? Przejdziemy sobie na formację wąską 4-1-2-1-2 wąsko z defensywnym pomocnikiem, gdzie tu będzie Torres Bay, Tonelli kolejne tutaj, bo tak to może wyglądać. Niech to wygląda w ten sposób, może Bereś będzie troszeczkę bardziej zadowolony. Young to może być jako środkowy pomocnik ofensywny. I Candreva jako środkowy pomocnik również może być, także na razie niech to tak wygląda. No i w takim razie potrzebujemy środkowego pomocnika i napastnika, czyli w tym przypadku byłby to Mislav Orsic, czyli nominalnie lewy pomocnik, ale myślę, że jako napastnik, również jako ten striker by się sprawdził. Także przejdźmy na razie znowu do treningu. No i będziemy powoli już myśleli o wzmocnieniach. Dostajemy ofertę transferu za Capellegriniego. Kurde, i to jest kusząca opcja 9 milionów, ale nie, 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 nie. Na razie nie będę po prostu. Nie będę akceptował tej opcji, ponieważ no według mnie to się nie opłaca za bardzo. Także Werre już mamy tutaj tego zawodnika. Kurde, zapomniałem co miałem powiedzieć. Również może grać jako środkowy pomocnik, więc daję mu jako środkowy pomocnik, więc to będzie ok opcja. Young to, więc tutaj jako prawy pomocnik również może grać, to więc teraz mu zmienimy pozycję. I jeżeli chodzi o kolejną pozycję, jaką mu damy, co mu zajmie najmniej? Środkowy pomocnik ofensywny, środkowy napastnik, prawy skrzydłowy, lewy skrzydłowy, więc może jako prawo skrzydłowy zmienimy mu pozycję. No i również Bartosz Bereszyński jako lewy cofnięty obrońca będzie się spisywał całkiem nieźle. No i zobaczmy sobie, także zmienimy mu pozycję na cofnięty lewy skrzydłowy. I cofnięty skrzydłowy zajmie mu 18 tygodni. A jeżeli chodzi o prawą obronę, chociaż wiecie co? Dam mu jako na razie prawy obrońca trening, bo to jest jego nominalna pozycja, dlatego dam mu sobie jako prawy obrońca. No i oprócz tego jeszcze mamy Fabio Quagliarella i Torres Baya, którzy będą na swoich pozycjach tych zmienionych. No i dobra, na razie jeżeli chodzi o zmienione pozycje, to będzie tyle, jeżeli chodzi o Fabio Quagliarella. No i Torres Baya jako cofnięty, jako środkowy obrońca, może grać również jako defensywny pomocnik, także mnie to bardzo cieszy. No i to wszystko, jeżeli chodzi o na razie rozwój. No i zobaczmy, na razie kondycja nie wygląda zbyt dobrze. Ale, no właśnie, już najważniejsze jest to, że Fabio Quagliarella nie jest aż tak sfrustrowany. My nadal czekamy na nie kolejne spotkanie, tylko czekamy na raport skautów, którzy to mam nadzieję, że przyniosą nam jak najwięcej dobrych informacji. Także teraz przydałoby się parę dni odpoczynku, ponieważ mamy już trening zrobiony, także co miesięczny raport o juniorach. Zobaczmy sobie ten raport o juniorach, ponieważ myślę, że to może być ciekawa opcja. Potencjał 75-87, jeżeli chodzi o Salasa. Matthijs Fischer. 15 lat, więc pokaż działania, plan rozwoju. Jako środkowy napastnik to może być fajna opcja. Także szpica. Zrównoważony dałem mu sobie chyba, zrównoważony.
i pozycję, to przydałoby się nam, żebyś trenował środkowego pomocnika ofensywnego, także to może być. Jeżeli chodzi o resztę zawodników, tutaj nie widzę dlatego zawodnika. Nie widzę do tego zawodnika przyszłości. Salas na razie niech zostanie. Ten na razie niech odejdzie. I na razie Finn na razie niech odejdzie, bo nie potrzebujemy tego zawodnika. Jeżeli chodzi o Szkółkę Junior, to ona się prezentuje następująco. Potencjały naprawdę bardzo fajne, szczególnie o tego Matisa Fischera. Przynajmniej do drużyny seniorskiej. Chociaż na razie wiecie co, nie będziemy go przenosili, ponieważ myślę, że na spokojnie, jeszcze niech się rozwija w tej szkółce juniorów i wtedy dopiero przeniesiemy go sobie do drużyny seniorskiej. Także plan tygodnia i sobie weźmy teraz trening, to weźmy sobie tutaj dzień. Czekajcie, jakby to zrobić. O, tutaj będziemy mogli sobie chyba zmienić ustaw regenerację, tutaj ustaw odpoczynek, trening. Teraz ustaw odpoczynek, ustaw regenerację i odpoczynek. Chyba, że tutaj zrobimy ustaw trening i tutaj wtedy regeneracja i odpoczynek przed meczem z Sassuolo. Ale nie wygląda zbyt dobrze przed meczem z Sassuolo, ponieważ jak na razie, no, ciężko się robi, ciężko się robi. No i zobaczmy sobie, jakie mamy informacje w biurze. Przejdźmy sobie, oferta wycofana, mamy końcowe raporty skautów. Saltasar, wygląda bardzo ciekawie, tylko że pytanie, czy będzie nas stać na niego. No właśnie, no właśnie. Pytanie, czy nas będzie na niego stać, to może być z tym bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o Bradery, 70 mieć ocenę ogólnej. Myślę, że po niego się udamy, bo to będzie naprawdę bardzo fajny zawodnik. Rafael Leao, jak to wygląda? 74 oceny ogólnej. Jeszcze czekamy na Mislawa Orsicia. Adam Unas, jak to wygląda u niego? Parę skrzydłowy, 23 lata, 73 oceny ogólnej. I Demiral, jak to wygląda, 76 ceny ogólnej, więc myślę, że ewentualnie po niego albo po Arminiego się udamy. Jeszcze Mateo Lovato, jak to wygląda, 67 ceny ogólnej, no nie, troszeczkę za mało jednak. Jeżeli chodzi o czat drużyny. Dzień dobry, niezwykle narzekać, skarżyć się, że nie jestem zadowolony z gry w tym klubie. Martwię się jednak, że okno transferowe się kończy, a nie sprawdziliśmy jeszcze żadnych piłkarzy, którzy wzmocnieni. Owszem, pracuję nad tym. No fajnie by było, gdyby ten Fabio Quagliarella był zadowolony, bo to jest nasz kapitan. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się nasz budżet transferowy. To jest tylko i wyłącznie 19 milionów euro. I jak wygląda nasz skład? Pytanie, na jakiej pozycji najbardziej potrzebujemy wzmocnień, więc no, udamy się po tego Bradericia, szukaj zawodników. Nie, nie tutaj, to nie tutaj, to nie tutaj, spokojnie. Nie będziemy szukali nowych zawodników, tylko przejdźmy sobie do naszej listy życzeń, jak to się prezentuje. No i zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą listę życzeń. Dlatego Nicola Barecca, Bradaric, Saltasar, Nemanja Mitrović, więc naszym ruchem będzie, myślę, że Mislav Orsić plus do tego Nemanja Mitrović i Bradaric. Także zaproponuj kupno. Zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tego zawodnika. No, mam nadzieję, że uda się go pozyskać za w miarę przystępną cenę. Zobaczymy. Wymiana piłkarzy. Zobaczymy, czy może chcą jakiegoś naszego zawodnika. Jankto, nie, na razie Ferre, pomocnicy. Czy ktoś tutaj jest, kto nam się nie przyda? No jest kilku, którzy nam się nie przydadzą. Chociażby, czy takiego Adriana Silva by chcieli? Chcą 14 800. Ale usuniemy sobie procent od sprzedaży i zaoferujmy nową kwotę. Czy za 12 milionów euro by się zgodzili? 17 milionów. To nam zostanie tylko milion na transfery. Zaproponujemy sobie nową kwotę. 15 milionów. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, dobra. Czyli za 15 milionów za Bradaricia. I teraz negocjujemy z nim kontrakt, bo to jest też bardzo ważne, żeby ten kontrakt nie był zbyt wysoki, żeby nie robić kominu płacowego. Tak naprawdę najwięcej, nawet nie wiem, kto u nas zarabia. Tak, żeby to będą rotacyjne występy, co na to powiesz? Chcę być ważny, ok, będziesz ważny, akceptuję to, nie będziesz kluczowy, będziesz ważny, bo też chcę, aby nasi zawodnicy jak najdłużej po prostu grali w naszym zespole. No i oprócz tego chcę, żeby też wiedzieli, że tutaj nie ma świętych krów. Ok, zobaczcie, jak schodzi z pensji, to jest naprawdę bardzo fajne, bo on za podpis, ty ewidentnie chyba masz długi,
takiego bonusu ci nie damy. Możemy dać ci 85 tysięcy, jeżeli chodzi o... Okej, okay, dobra, więc myślę, że całkiem spoko wynegocjowany kontrakt z Baradariciem. I teraz, jeżeli chodzi o Nemanja Mitrowicza, to zaproponuję pozyskanie. Zobaczymy, jak ten zawodnik się zapatruje na rolę w naszym zespole, bo myślę, że to może być ciekawa opcja, jeżeli chodzi o rotację, ponieważ no, jego zarobki są niezbyt wysokie, w związku z czym myślę, że to pozyskanie go nie będzie aż tak dużym problemem. Na 5 lat zobaczymy, czy się zgodzi. Najprawdopodobniej nie chce na 3, więc no, kontroferta będzie na 4. 4 lata kontraktu dla tego zawodnika. No i jeżeli chodzi o klauzulę odstępnego, brak klauzuli, to oczywiście nie jest Hiszpania, dlatego nie będziemy tutaj akceptowali żadnej klauzuli. Co powiesz na... Nie tyle, spokojnie. Gdzie to jest? 6 tysięcy? Co powiesz na 6 tysięcy? Zobaczymy. Okej, więc ta uczciwa propozycja mu odpowiada. I tym samym mamy zapewnione wzmocnienie, więc Bartosz Bereszyński wraca na swoją nominalną pozycję. Na lewą obronę wchodzi Bradaric. No i Bartosz Bereszyński, myślę, że teraz jako prawy obrońca będzie spisało się całkiem nieźle. I na środku obrony wejdzie Yoshida. Za Young to niech wejdzie Ramirez. Tutaj niech wejdzie Young to. Aha, Young to tu nie może zagrać. Mamy na ataku Gabiedniego i Quagliarella. I Quagliarella na napastniku wygląda naprawdę bardzo fajnie, ponieważ ma całkiem spoko strzały, jako ten środkowy pomocnik ofensywny też może to nie wyglądać najgorzej, ponieważ ma 74 podań, więc myślę, że nie najgorzej będzie to funkcjonowało. I na napastniku zagra Keita Balde, ponieważ to jest coś, to jest zawodnik, po którego myślę, że będziemy się zgłaszali potem w późniejszych etapach, ponieważ to jest zawodnik, który ma ten gaz, który może nam się przydać i ma przede wszystkim fajny potencjał. Więc Fabio Quagliarella tutaj jest już bardziej zadowolony. Zobaczmy, jak to wygląda. Cieszę się, że porozmawialiśmy wtedy o wzmocnieniach. Wygląda na to, że panuje się zgoda do moich uwag. Mimo, że moja opinia jest ceniona. Wszyscy chcemy dobra klubu. Zdecydowanie. Także nadal jest rozgoryczony. Ale mam nadzieję, że z czasem po prostu ta sytuacja się poprawi. I że już nie będziemy, że nie będzie więcej zgrzytów. Z tym oferty do tego Lerisa. Oferta opływająca na 1,5 miliona. Ja sobie to zaakceptuję jak najbardziej. Odrzucamy ofertę za Manolo Gabiedniego. Ponieważ no to jest zawodnik ważny dla naszego zespołu, nie ma co ukrywać. No i ten zawodnik myślę, że wkrótce będzie jednym z najlepszych strzelców we Włoszech. Znaczy, tak mi się tylko wydaje. Teraz mamy 2 razy trening, potem będzie szybka symulacja tego spotkania. Chociaż wiecie co, czy ja wiem, czy szybka symulacja? Teraz wiecie co, przejdziemy sobie do planu tygodnia, zobaczymy, jak wygląda kondycja. Kondycja nie wygląda źle, bo po tej regeneracji myślę, że nie będzie to aż tak źle wyglądało przed meczem. No i jesteśmy, myślę, że gotowi na to spotkanie. Jak wygląda nasz zespół? Oj, nie wygląda to zbyt dobrze. Tutaj nie wróci Tonelli. Torres Bay na SPD. Jak to? Antonio Candreva, kogo tu jeszcze można by było dać? Na SPO niech wróci Young to. To będzie 76, to mimo wszystko Ramirez jest lepszy. Nemanja Mitrowicz niech sobie wejdzie. Tutaj za... Bo i tak bramkarza wątpię, żebyśmy wprowadzali. Young to również niech sobie wejdzie za Laguminę. Oraz niech wejdzie sobie Letica. Tak się zastanawiam, ten Letica. Nie, bo bramkarza nie potrzebujemy, więc na razie niech tak to będzie wyglądało. No i zapisujemy zmiany w składzie i przechodzimy do spotkania. No zobaczymy, jak to będzie, bo przydałoby się zgarnąć od razu 3 punkty na dobry start. Także zobaczmy. Przechodzimy na wąską formację. Symulujemy mecz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że pójdzie nam podobnie tak jak w meczu z Nottingham Forest. Ponieważ tam udało nam się co prawda przegraliśmy. Aczkolwiek myślę, że ten wynik nie był do końca zasłużony, ponieważ to my przeważaliśmy i to zdecydowanie przeważaliśmy. My jako kropki niebieskie, oni jako kropki zielone. Muszę się nauczyć jeszcze numerów zawodników, no bo po prostu nie wiem za bardzo, jak to komentować. Teraz wychodzą z akcją nasi rywale, czyli gospodarze w spotkaniu. Co ciekawe, Lukas Haraslin
w składzie teraz Sassuolo. To jest niebezpieczna akcja, ale my wychodzimy z kontru. Teraz szybka akcja, rozegranie do Antonio Candreva. Antonio Candreva jako taki fejkowy skrzydłowy, dorzucenie piłki do tam chyba Fabio Quagliarelli, ale niestety tylko i wyłącznie obok bramki ten strzał padł. Także no, mamy pierwszą akcję od razu za sobą, aczkolwiek przydałoby się, żebyśmy tu my jeszcze jako pierwsi strzelili bramkę i potem już nie oddali inicjatywy rywalom, bo jak na razie przejdźmy sobie do statystyk. No i zobaczmy, jak to się prezentuje. Oceny tego nie potrzebuję. No my zdecydowanie tutaj mieliśmy jeden strzał, jedną okazję, aczkolwiek mamy mniejsze posiadanie piłki. No zobaczymy, jak to będzie w tym spotkaniu. Teraz się blokuje numer czwarty. Nie wiem, kto jest za bardzo pod czwórką ukryty, ale spokojnie, z czasem nauczę się tych numerów i myślę, że to będzie w miarę funkcjonowało. No i zobaczmy. Z numerem 17 teraz zawodnik wychodzi, wychodzą z kontrą zawodnicy. Teraz na skrzydle numer 17 jest bodajże Lucas Hrazdan biega z numerem 27. No i ponownie gospodarze. Gospodarze już na linii 20 metra od bramki Sampdorii. Zobaczymy, jak to wygląda. Ale teraz szansa dla Sampdorii. 37% posiadanie piłki. Więc to nie wygląda zbyt dobrze w tym meczu. I tutaj przydałoby się zrobić zmiany. Ale poczekamy sobie do końca pierwszej połowy i wtedy dopiero wpuścimy naszych super rezerwowych, którymi to myślę, że będzie Keita Balde. Nie, Keita Balde jest w podstawowym zespole. Myślę, że to będzie Verre oraz Yangto, którzy mam nadzieję, że dadzą troszeczkę świeżości, ponieważ to nie wygląda zbyt dobrze. I będzie trzeba jeszcze sobie ustalić plan gry. Plan gry, który będzie kluczowy w tym meczu, ponieważ no, przydałoby się, żebyśmy to my grali na posiadanie piłki. I szybkie konstruowanie akcji również przydałoby się, żebyśmy to my. O, dorzucenie piłki teraz do pola karnego, tam zamieszanie kocioł czarownic. Koniec pierwszej połowy, więc wznawiamy sobie teraz mecz. Na razie nie będę robił żadnych zmian, choć wiecie co, zarządzanie zespołem, kto tu jest najbardziej zmęczony. Keita Balde, no on jest potrzebny, ponieważ on może dać ten gaz. Także wchodzi teraz Manolo Gabbiadini na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego. No i również Yangto za Adriana Silvę na środkową pomoc, ponieważ myślę, że to jest dobra zmiana. No i to wszystko. Na razie to wszystko, jeżeli chodzi o zmiany. Zobaczymy, czy też te zmiany uda się przeprowadzić, bo wiadomo, ta martwa piłka również daje się we znaki i często te zmiany nie są przeprowadzane. No a Antonio Candreva zobaczymy, jak sobie poradzi bardziej w środku pola, bo zazwyczaj gra jako skrzydłowy, ale jako środkowy pomocnik myślę, że też się odnajdzie na spokoju. O, już teraz to obronił Audero. Ma rzut rożny dla Sassuolo. Wchodzi teraz w pole karne. Zobaczymy, jak to wygląda. Strzał i gol. Niestety Buricic strzelał bramkę na 1-0, więc to nie wygląda zbyt dobrze. Zobaczmy, no, mamy cały czas mniejsze posiadanie piłki. To nie wygląda aż tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Teraz Antonio Candreva przy piłce. Zobaczymy, co robi ten błyskotliwy zawodnik. No on ma tu coś, on ma tu coś. On w turnieju przedsezonowym zdecydowanie pokazywał, że to on zasługuje na miano tego jednego z najważniejszych zawodników w klubie Sassuolo. W klubie Sampdoria oczywiście. My jak na razie tylko i wyłącznie z jedną okazją. No nie wygląda to kolorowo, już po raz kolejny się powtarzam, ale no co mogę powiedzieć. Oprócz tego, że nie stwarzamy sobie sytuacji, no to traciliśmy bramkę. Przydałoby się jeszcze wzmocnienie w obronie. Mimo, że mamy zagęszczony troszeczkę, to jest już 2-0. Lucas Hrazdan, mimo że mamy zagęszczony środek pola, no to no właśnie. Więc zmiana jaka będzie, to Ferre na pozycję napastnika. No i to wszystko, ponieważ mamy wykorzystany limit zmian i przejdziemy zaraz sobie do wyniku. Nie wygląda to kolorowo. Może jeszcze uda się zdobyć chociaż jedną bramkę. Chociaż na pocieszenie, albo zremisować, chociaż wątpię, bo naprawdę niewiele do końca tego spotkania. Teraz na skrzydle nasi zawodnicy mamy rzut z autu. Antonio Candreva, czy dorzuci tą piłkę? Dorzucił tą piłkę, ale po raz kolejny broni niesamowicie bramkarz gospodarzy. Jeszcze mamy okazję z rzutu rożnego, rozegranie w pole karne rywali. Zobaczymy, co zrobi teraz nasz zawodnik, ale no, nadal to nie jest bramka. 80. minuta tego spotkania, jakże emocjonującego. No myślę, że w tym spotkaniu zdecydowanie nie mamy na co narzekać, aczkolwiek parę zmian przydałoby się zrobić. Już wiem, co trzeba było lepszyć. Na pewno trzeba wprowadzić
jak to się nazywa, plan gry był oczywiście, no o ile wygląda to w miarę dobrze, tak jednak, no i to jest 3 do 0, więc przegrywamy w pierwszym spotkaniu. Ajajajajaj, nie za dobrze to wygląda, nie za dobrze to wygląda, ponieważ aż 3 do 0, 90 minuta i doliczona tylko 1 minuta. Także no nie wygląda to kolorowo. No i cóż, na dzisiaj to było tyle. Tym blamażem kończymy ten mecz. Do zobaczenia wkrótce, oczywiście. Standardowo strzałeczka.